Święty na każdy dzień. Maja. Wspomnienie świętych apostołów Filipa i Jakuba. Filip pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela, później Jezusa. Po wniepowstąpieniu Pana Jezusa apostoł Filip głosił Ewangelię w Azji Mniejszej i w Grecji, chrzcząc nowych wyznawców Chrystusa i zakładając kościoły, będące ośrodkami nowego, nieznanego dotąd życia chrześcijańskiego. Filip apostołował m.in. w Scytii, a więc w okolicach Donu i Dniepru, Frygii w Małej Azji. W Ewangelii czytamy, że poganie proszą Filipa, aby pomógł im dostać się do nauczyciela. Świadczy to o wielkim zaufaniu, którym darzył go Pan Jezus. A wśród tych, którzy przebywali, aby oddać pokłon Bogu, w czasie święta byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Za Klemensem Aleksandryjskim podajemy, że Filip był żonaty. Miał 4 córki, które nazywał prorokiniami. Zginął ponosząc śmierć męczeńską za panowania Domicjana przez ukrzyżowanie, a potem ukamienowanie. Jest patronem pilśniarzy i czapników. W ikonografii święty Filip przedstawiany jest z krzyżem z pastorałem w ręku. Czasami trzyma w ręku kamienie, znak męczeństwa. Imię Jakub nosiło 2 apostołów. Jednego z nich nazywamy większym lub starszym, a drugiego młodszym lub mniejszym. Przypuszczalnie nie chodzi tu o wiek, ale o kolejność przystępowania do Pana Jezusa. Jakub, zwany młodszym lub mniejszym, był synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem świętego Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Po zmartwychwstaniu Jakub pracował z apostołami nad założeniem i umocnieniem pierwszej gminy chrześcijańskiej. Został nawet jej przewodniczącym. Między rokiem 45 a 49 święty Jakub napisał list do wiernych Kościoła Narodowości Żydowskiej. List ten jest zbiorem praktycznych pouczeń dla pierwszych chrześcijan. Napisany był przepięknym stylem i językiem. Na samym początku pragnął zachęcić wszystkich chrześcijan do odważnego przezwyciężania pokus i trudności. Prawdziwym bogactwem, jak podaje, jest mądrość i miłość bliźniego. Apostoł kończy swój list różnymi przestrogami i zachętą. O śmierci świętego Jakuba apostoła pisze Józef Flawiusz, współczesny mu historyk żydowski. Ananos był z usposobienia człowiekiem hardym i niezwykle zuchwałym. Otóż Ananos, sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ umarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze, zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. W roku 62 Jakub młodszy został ukamienowany. Święty Jakub jest patronem dekarzy. W ikonografii święty Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu z mieczem oraz księgą, czasami jako biskup rytu wschodniego. Jego atrybutami są także halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna i zwój.